Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. Cóż, no Elden Ring. I tak, nie będę tu za dużo gadał, bo szkoda czasu. Dziś... Miejmy nadzieję, że mordujemy Moga. I tak, wiem, że ciągle to powtarzam, ale... Spokojnie. Tym razem mam większy powód, dlaczego tak powtarzam, dlaczego tak myślę, dlaczego tak gadam. Ale gdzieś o tym za chwilę. Póki co tak. Fajnie by było, gdybym ubił tego... Skarabeusza. On zniknie całkowicie, no cóż, nie udało się, trudno się mówi. Ale tak, dzisiaj idziemy sobie do ścieków, najprościej mówiąc. A konkretniej mówiąc tak poważnie, to idziemy do mini, do mini podlokacji, można najłatwiej to chyba tak nazwać. Tutaj w Lendel. Która to tak naprawdę... Skrywa trochę tajemnic, trochę różnych rzeczy znajdzie i tak dalej. Ale... Jeśli wszystko pójdzie dobrze, uda nam się pominąć prawie całą, po to by zgarnąć jeden jedyny przedmiot, o którym zapomniałem, że istnieje. A który prawdopodobnie może nam rozwiązać wszystkie nasze problemy z Mogiem. Więc tak, a dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest, jest coś, co też można użyć, żeby wspomóc się z Margitem. Padłym. Czyli z tym dosłownie pierwszym ever bossem, którego teoretycznie się spotyka. Mówię, którego się teoretycznie spotyka, bo prawda jest taka, że niektórzy go nie spotykają jako pierwszego. Ale tak, ogólnie Margita właśnie też można o tym potraktować. Z taką różnicą, że Margit ma swój przedmiot, a Mog ma swój. Dla tych, którzy nie wiedzą, mówię tu o kajdanach. Jak zapomniałem, że Mog ma swoje kajdany. Na całe szczęście... Pewien inteligentny ktoś, kto chciał pozostać anonimowy, sobie to przypomniał. Poinformował mnie o tym też, no i teraz nie pozostaje tak naprawdę nic innego, jak tutaj tylko odnaleźć to miejsce, w którym są te kajdany. Po czym je, no, zgarnąć. I tak, istota problemu wydaje się być w tym, że osobiście nie mam pojęcia, gdzie one są do końca. Myślę, posprawdzam wszystko, ale tak, jak mówię, istota problemu jest taka, że nie wiem do końca, gdzie ich szukać, więc po prostu trzeba będzie się trochę może namęczyć, ale jak już znajdziemy je, to będzie ruszyć fajnie. Więc tak, to są jakieś drzwi, jak już stwierdziłem, zamknięte, więc jedno, co mi zostaje, to tutaj zejść i pytanie, czy to jest to, o czym myślę. Chyba tak. Więc przyznam się, że tu się okaże tak łatwo, fajnie. Ale tak, to jest to miejsce, w którym powinniśmy być, jeśli chcemy iść po kajdany. Gdyż iż ten inteligentny ktoś, jak kazał na siebie mówić w tym momencie, po prostu powiedział o tym wszystkim. I powiedział, gdzie konkretnie. Ale mówił, że jak dochodzi po rurach, to się zorientuje. I wow. Zorientowałem się szybciej niż myślałem. Jest tylko pytanie, którędy dalej. Bo... To jest tam na dole. Więc... No. Muszę znaleźć tam dojście. A jeśli chodzi o te impy i podobne sprawy, to... A, wróciłem do punktu wejścia. Super. Chciałem powiedzieć, że nie chcę się na razie nimi przejmować, więc... Nadal nie chcę. Ale może być ciężko, jak tak... No nie wiem, jak tam bezpiecznie zejść. Może gdybym trochę więcej, żebym dał radę. Tak czy inaczej, gdzieś tutaj to ponosi jest wśród tych głupich krabów, krewetek, nie wiem, jak to nazwać. I powiem tak. Mnie nie obchodzi, ile tutaj natracę runów, ile tutaj podejść głupich będę musiał robić. Naprawdę nie. Ja po prostu chcę się pozbyć Moga raz na zawsze, więc... Nieważne, jaką cenę przyjdzie mi zapłacić, że tak to nazwę... Ja po prostu chcesz mieć to z głowy. Więc tak, zobaczymy, jak sobie poradzę to z impami. Dosyć dobrze. O tym idzie... Co prawda nie mogę robić dobrych wyników, ale... Nie powinienem się tym chyba przejmować. Dobra. Wracamy w takim wypadku do szpona. Tak. Gdzie w sumie dalej?
Nie mam pojęcia. Ale jest kolejny imp, więc najpierw się go pozbędę, zanim będę rozkminiał. Dziękuję impie, że zdecydowałeś się sam, no, umówić sobie. I okej, widzę tu jakąś rurę tam niżej jeszcze niż te wszystkie, więc... może? Może tutaj, może to jest to? Nie wiem, gin imp. Czy stąd jestem w stanie już bezpiecznie spaść? Nie wiem czemu, ale postawiłbym, że nie. Wiem to jednak faktów, że... No, muszę spróbować. Teraz tylko najgorsza kwestia, gdzie to jest? Nie, proszę, nie! Może tutaj? Nie, dobra, tu się świeci na inny kolor i... Mamy to! O, mamy to! Mamy kajdany. I... Katakumby czy inne cmentarzysko? Z nie wiem skąd też mam 27 tysięcy znowu. Ale okej. Okay. Istotne. Teraz. To jest istotne, że muszę się pozbyć wszystkich duchów w tym miejscu. Nie dlatego, że chcę to zwiedzać. To nie. Chcę się wyteleportować stąd do pałacu Moga. Sprawdzić, czy jest to wystarczające. Zgodnie z tym, co usłyszałem. Bo jeśli jest, tak jak słyszałem, to mogę powiedzieć, że jestem gotowany. No bez przyzy, czy ciągle będą się te duchy pojawiać? W filtrach to nie ma sensu tutaj w ogóle cokolwiek robić. Po prostu idźmy sobie stąd. I nic nie osiągnę, nieważne jak długo będę próbował. Dajczka. To oczywiście, że wezmę. Jest wajcha, to oczywiście, że wajchnę. Ale jeśli nie wiem, co to za miejsce i po co tutaj łażę. Jak warto tutaj łazić. Jeśli mam być totalnie szczery, to... Chciałem powiedzieć, że... Ni cholery nie wiem, gdzie to jest, ale... Kiedy tak teraz patrzę, to jesteśmy jakoś tak... Z powrotem w tych ściekach. Będzie było z innej strony? Tak, dosłownie. Jesteśmy dokładnie w tym samym miejscu, w którym byliśmy, tylko jakiegoś innego wyjścia. Co ja? Nie, żebym narzekał czy coś. Po prostu wrócę szybko. Tam skąd przylazłem i będziemy już bezpieczni. Czy nawet tak naprawdę nie muszę iść do końca. Ważne, żebym tylko mógł się depnąć. I co ja? Okej, chodź. Nawet mi teraz nie będziesz irytował tym, że tu w ogóle istniejesz. Czy to wystarczy? Ja po prostu się załamię, że mogłem zapomnieć o czymś takim, co by nam ułatwiło życie i może oszczędziło nerwów i czasu. Może już dawno bym wiedział, co się kryje w dodatku. Okej, dobra. Jesteśmy już tutaj, więc... Teraz największa kwestia. To ma naprawdę zadziałać, to może być trochę trudno, więc właśnie tak. Można powiedzieć, że mam jeden dziwny plan, co tutaj zrobić, jak tutaj zrobić. To będzie potrzebne? Chyba nie. Nie, będzie niestety. Zaryzykujmy bez tego. Patrzmy na dole. Nie jestem przekonany. Dobra. Weźmy jeszcze to. Teraz tak, czy to wystarczy? Tak. Dobrze. Dobrze. I tak, zapewne większość z was można w niej ogarnieć, o co chodzi. Zaraz wam pokażę. Tylko muszę usunąć zbędne rzeczy. Jak kajdany Moga, gdzie one są. I one pozwalają nam zrobić coś bardzo pięknego, czyli teoretycznie pokuszyć go dwukrotnie.
jeśli się postaramy, to albo z czarnym ogniem, albo z krwawym ogniem powinno to wystarczyć, żeby go ubić. Dzięki temu, że mam szpony. Ostatecznie mogę je zrobić na 15 i będzie trochę lepiej może. Chociaż tutaj obrażenia personalne tych szponów niewiele zmieniają, czyli głównie krwawienie. Dobra, więc idziemy. Zaczynamy od Złotej Przysięgi, którą znalazłem wracając z Gelmir. Zawsze taki dodatkowy bonus. Teraz krwawy ogień. Żeby wszystko było gotowe. Bierzemy w dwie łapki. Trzymajcie kciuki. Nie, definitywnie nie wystarczy. Okej. Ułatwia walkę zdecydowanie też, ale to nadal trochę za mało. Ale dobra. Okej. Okej. Pozwalam tu pominąć dosłownie pierwszą fazę. Więc fajnie. Nawet bardzo fajnie bym powiedział. Gorzej tylko, że nadal trzeba walczyć z drugą. A ona wcale też taka o wiele łatwiejsza nie jest. Najgorsze jest to, że nagle przestał... Chciałem powiedzieć, że przestał krwawić, ale jednak nie przestał. Ale aż ciężko mi wierzyć, że mój pierwszy pomysł, który tak naprawdę tutaj wykonywałem, okazał się najskuteczniejszy, tylko potrzebowałem jakby wsparcia ze strony przedmiotu, o którym... Tak trochę zapomniałem, nie będę ukrywał. Dobra. Okej, trafił mnie niestety. Dobra. Niestety znowu zostałem trafiony. Co nie jest najfajniejsze, ale spokojnie, damy radę. O nie, krwawie nie weszło. No nie. Było blisko. Było blisko. Nie musiałem zdarzyć. Tak czy inaczej. Czuję, że dzięki temu będę w stanie to już sensowniej zrobić. Czemu by nie? Po prostu idziemy. Po prostu idziemy i będę próbował do skutku. Ja widzę, że to się uda, że z tym nie będzie problemów najmniejszych. Tylko zapomniałem jeszcze o tym. Okej. Okej, tutaj zrobiłem błąd. Nie jakiś wielki, ale nadal.
Teraz powinien też butelkę w końcu podmienić na bardziej pasującą tą łzę, czy jakkolwiek się to nazywa. A nie nosić tą pod siłę, która daje mi w sumie tyle co i nic. Dobra, heal. Nawet nie będę się oszczędzał z tym piciem butelek. Czy teraz tak, odnowić płomień? Tylko czy jestem w stanie? Jestem, dobrze. I teraz tak, tarcza na plecki, żeby szybciej się regenerowała mi energia, bo o tym w sumie zapomniałem. Oj, zapomniałem, że on tutaj eksploduje. Ale spokojnie. Największej tragedii nie ma. To jest dobry moment na to, żeby się trochę podleczyć. Dobra. Dobra, leczenie. No. Mogę. Gdybyś się nie kręcił tym widelcem i nie dźgał, tylko robił te wszystkie inne ciosy, byłbym dużo bardziej zadowolony, wiesz? Wiecie co w sumie? Można spróbować jeszcze jednej rzeczy. Ale to nie teraz. Bo ogólnie mam jeszcze taką, można powiedzieć, jedną 100% gwarancję działania dobrą. Od w sumie czarnego ognia. Więc jeśli bym spróbował to rozegrać trochę inaczej, to może czarnym ogniem by się to udało ugrać. Ale okej. Tak czy inaczej, pozwólcie, że go tu po prostu już wykończę sobie samemu i spotkamy się za chwilę. Okej, powiem wam tak, było blisko. Ale przydałoby się jeszcze trochę dodatkowej jakby mocy, więc... i powiedzieć... prawdopodobnie... jak będzie najlepiej, przydałoby się zgarnąć dwie jeszcze rzeczy. I prawdę powiedziawszy... trochę... mogę powiedzieć, że będę się gubił w tym, gdzie to jest, prawdopodobnie. No cóż, trudno się mówi. Najprościej w świecie, tak tylko szybko, tutaj na pomknę, chodzi tu o dwa talizmany, które znacząco mogą zwiększyć nasze obrażenia. Więc... tak. Mowa tu konkretnie o jednym specyficznie, który można znaleźć w Leyndor. Ale... najgorsze jest to, że nie pamiętam, gdzie jest konkretnie do znalezienia przeciwnik, który go upuszcza. Łatwo będzie go rozpoznać, jakby go znajdziemy, żeby nie było. Ale no, muszę tylko poszukać. Bo ten specjalny talizman jest idealny do walki z mogiem. Działa on po prostu przepięknie, gdyż, iż ponieważ jest to talizman, który za wywołanie krwawienia zwiększa nam atak. Drugi natomiast zwiększa nam atak, jeśli mam pełne HP, więc będę musiał nie zostać trafiony przez moga. I tak, prawdę powiedziawszy, tutaj będę musiał teraz właśnie dużo pochodzić, pozwiedzać, poszukać. Bo po prostu... gdzieś tu jest schowany, najprościej mówiąc, miniboss właśnie krwawego szlachcica, tak na łatwiej chyba byłby to nazwać. Więc tak, jeśli go znajdę i pokonam, powinien być już prawie gotowy do pokonania moga. Ale też nie jestem pewien, więc... muszę go po prostu poszukać. A wydaje mi się, że było gdzieś tutaj, bo... większość takich ciekawych rzeczy w... Leyndor się kręci wokół tego placu. Zmienia to jednak faktu, że muszę... prawdopodobnie jeszcze długo pobiegać, poszukać. Zanim znajdę cokolwiek sensownego, więc... życzę mi szczęścia. Ja będę myślał, co dalej ze swoją egzystencją. Bo nie wygląda to na razie najciekawiej. Jeśli chodzi o szukanie tego przeciwnika. Okej, no więc jesteśmy w katakumbach tych ściekach. Powiem szczerze, że kręciłem się tam dobre pół godziny. I okazuje się, że to jednak było tutaj w tych katakumbach.
I tak, ktoś może się zastanawiać, czemu myślałem, że jest tam. Odpowiedź jest taka, że w tamtym miejscu mniej więcej jest tak dużo różnych, przez różnych mam na myśli naprawdę bardzo różnych rzeczy, przeróżnych znajdźków, przeróżnych elementów, przeciwników wszystkiego po prostu. Już tak samo z siebie można powiedzieć, co mi zasugerowało, że to będzie tam. No ale jest to gdzie indziej, więc tak. Podpytałem moich informatorów. Jest to gdzieś tutaj. Tylko musimy jakoś znaleźć sposób, żeby otworzyć to wszystko. Czy będzie to łatwe, czy nie, to już inna kwestia. Ja jednak się tym nie będę szczególnie przejmował, bo moja determinacja mówi, że muszę zrobić moga. Inne rzeczy są nieistotne. Uczę się tylko to, żeby przestał mi mówić, że Mikelda jest tylko jego. Ja chcę ukraść Mikeldę dla siebie. Nikt mi nie zabroni, bo jestem dużym chłopcem. Okay. Nie podoba mi się to trochę. Nawet trochę bardzo. Ale spokojnie. Ogarnę, co trzeba zrobić. W końcu muszę to zrobić, na jego wyjścia nie mam. Proszę. Dobra, czy teraz jest tutaj coś fajnego? Nie widzę na razie. Z tym zaraz wrócimy. Najpierw jednak chcę zobaczyć, co się znajduje tutaj. Podejrzewam, że te trupki ożyją wcześniej czy później, ale na razie postaram się o tym nie myśleć. U, kwiatek. Drobna konwalia dziewiątka. Świetna rzecz. Szybko tutaj raczej nie użyję, ale przynajmniej będzie. Na moment, kiedy będzie potrzebna. Teraz tak jesteśmy. O. W ciekawym miejscu. Bardziej, że mało co widzę, więc muszę szybko pochodnie ubrać. A goni mnie Omen, jeśli się nie mylę, więc tak. No. I w sumie jest tutaj cokolwiek, czy to jest taka trochę jakby zmyłka? Ściany wydają się solidne. Dobra, czyli obstawiam, że może to być zmyłka. Chyba. Chociaż nie, chwila. Sprytniście jesteście, ale to nie jest zmyłka. W takim miejscu mnie jeszcze chyba nie było. Takim właśnie, czy to wyrosło to całe coś. Nie. A? Co tu się stanęło? Byłem, ale drzwi są otwarte. To ja. Ja bym zrozumieć, co tu się dzieje, ale... Ale ja nie rozumiem. Czemu tu nie ma wrogów? Możecie proszę mi wytłumaczyć, czemu tu... Tam... No, wrogów nie ma. Co ci się stanęło? Ja naprawdę nie wiem, co tu się stanęło. Nie żebym miał narzekać, ale... Ale tak. Powiedzmy, że... Przedziwna ta sytuacja. Niemniej jednak drzwi są otwarte, to nie będę narzekał. Po prostu wlizjemy, no i pokonamy cokolwiek tam się kryje. Okej, teraz już całkowicie się pogubiłem. Tutaj nie ma bossa. Coś jest naprawdę nie tak. Ale nie umiem powiedzieć co. I co jest z tym wszystkim najgorsze. Naprawdę, to jest najgorsze, co mogło mnie spotkać. Ja po prostu nie mam pojęcia, co tu się dzieje. Ja się... Mam jedną teorię, bo... się zdarzają w grach czasami, to jest świetny zamysł. Stworzyć idealnie, powiedzmy, idealne takie samo kopie miejsca, tylko z jakimiś wielkimi różnicami. Ale mimo to ja... Kojarzę, że Elden Ring cokolwiek kiedykolwiek takiego robił, więc...
Powiedzmy po prostu, że typu zwiedzam, ale... Wydaje mi się, że jakoś... Że za bardzo zgubiłem. Po prostu... Albo coś zepsułem? Nie wiem. Będę ciężko mi ocenić, co tu się stało. Ale coś jest definitywnie zepsute. Ten tylko co? Może jest zepsute, to widać. Nie wiadomo, czemu nie mam bossa. Daniel. Ja to będę marudził na rzekę, tłumaczył. Chyba wszyscy widzicie, że tu jest coś... No, to mocno nawet nie tak. Jakieś drzwi otworzyły. Pytanie tylko, gdzie ja w ogóle jestem, bo już się pogubiłem. I znowu tutaj. Ale skoro miałem komikę, drzwi się otworzyły, to może teraz to będzie w końcu mgła. Jest, dobrze. Już mamy mgłę, chociaż tyle. Chociaż tyle. Chociaż tyle dobrego. No to bierzemy akcesoria i się bawimy. Być może tutaj do czynienia tak. Jest ten, którego szukałem. Niestety nie kojarzę już, bo on miał wsparcie piesków. Więc umarłem. Ale spokojnie. Uda to się. Wierzę w samego siebie i w swoje możliwości. Przynajmniej taką mam nadzieję. Ojej, nie, dziwne rzeczy się tutaj dzieją. Bardzo dziwne. Ale tak. Nawet jeśli są bardzo dziwne, co mi to. I to tam. Jedno. Tak długo, jak po prostu jestem w stanie poradzić sobie z tym wszystkim, co tu się dzieje. Więc muszę wymyć piesy. Zanim będzie za późno. Jak nie będzie piesów, to możliwe, że z tamtym dziadem sobie poradzę. Nie no, to... Ciężkie to będzie. Wytrzymał nie jest, ale bije bardzo dużo. No cóż. I tak nie mam zamiaru jakby szczególnie poddawać. Bo każdy terzem, który tutaj podbije trochę damage'a, będzie teraz naprawdę bardzo cenny, jeśli chcę moga szybko wyeliminować. I żeby nie było, to nie tak, że nie jestem w stanie go pokonać. Bo pewnie gdybym zrobił dwie, trzy próby więcej, to by już padł, ale... Jestem trochę leniwy. I tutaj dosłownie mówię szczerze, to chodzi... tylko i wyłącznie o lenistwo tym razem. Bo to, że coś się tam dzieje, czy... zniszczy coś, nie... Słuchajcie, już byłem blisko pokonanego, ale wiecie co? Spotkamy się, jak tego dziada pokonam, bo mam dosyć pokazywania wam, jak umieram. Proszę bardzo, pokonany. Ciekawe było to na pierwszym podejściu, po tym jak zrobiłem cięcia. Więc klasycznie. I jest, radość pana krwi. W takim momencie, w takim sytuacji mogę powiedzieć tylko tyle, że... Wybacz, talizmanie energii, jesteś świetny, ale potrzebuję bardziej tego. I okej. Okay. Teraz pozostał nam tylko jeden talizman do zdobycia. Który jest, co ciekawe... miejsce, o którym myślałem, że jest bezużyteczne. Tak. Po prostu... Po prostu nawet nie będę nic mówił. Nie będę się tłumaczył. Po prostu go zdobądźmy i... Chyba będę musiał po powrót tylko pokonać moga. Tak... Ogólnie mówiąc, jeszcze też trochę się zastanawiałem nad czym, kim jak to, czy jest sens aż tak się męczyć z tym wszystkim, powiedzmy, żeby... po prostu pokonać moga. Nie pewnie naprawdę, żebym usiadł na spokojnie sobie sami. No, pokonał go w własnym czasie i wam to pokazał. Ale stwierdziłem, że po prostu zawsze to będzie coś ciekawego, bo...
jakieś nowe talizmany, zdobędę jakieś coś, content mogę zarzucić. I będę mniej się czuł winny, jak potem będę siedział w DLC-ku, pomijając podstawkę. Będę miał więcej podstawki zrobione. Wiem, że dla kogoś to może być takie dziwne, ale... ten. Tak. Najprościej mówiąc, dla mnie jest to argument do przebicia. I w ogóle myślałem też, czy nie jest poszukać jakiejś gdzieś innej broni, fajnej, krawiącej, szybkiej. Która może być biła większe obrażenia. Na przykład... jakieś inne szpony. Istnieją fajne jakieś. I nawet wiem, gdzie jedno zdobyć. Tylko nie wiem, czy jest jakiś większy sens, żeby po nie iść. Proszę, jak ja to mogę pominąć? Nie wiem. Pojęcie. Ale wiecie co, pójdziemy. Czemu nie? Zobaczę, jakie one są, może będą lepsze. A może będą gorsze. Jeśli będą lepsze, to nawet wezmę je. A tutaj co mamy? Gilkila, królowa pół ludzi. Okej. Okay. Takie samo coś było na płuczącym półwyspie, tylko że... słabsze, ale mocniejsze, bo mocniejsze na moment, w którym walczyliśmy tu jako mag. Słabsze ogólnie. Niepokonana, jej. Nawet żadnego wyzwania nie było. Nie, żebym się spodziewał na Altus dostawać jakieś większe wyzwania. Tak naprawdę, ale my już jesteśmy zbyt mocni na Altus. I czy jest coś, to, czego szukam? Jest. Talizman rytualnego miecza. Mając pełne życie, mamy jeszcze większe damage. Jej, fajnie. I teraz tak, jak mówimy o tych szponach, to już od razu pójdziemy. Jeśli nie mylę, są one gdzieś w wulkanicznym dworze. Za pokonanie wasalnego rycerza, bo tak chyba oni się nazywają. I jak to już zrobimy, to będę mógł na spokojnie zająć się innym jeszcze. Jeśli chodzi o jakby zlecenie od wulkanicznego dworu, też będziemy musieli się nimi zająć. Wszystko jest pozamykane. Serio? Może Stanis nie gadałem, dlatego nie mogę tego otwierać. Nie pamiętam, czy ta postać gadała w Stanis, czy nie. Okej, czyli jednak jeszcze nie klikłem. Dziękuję. Teraz jestem w stanie to otworzyć, proszę. Tak. Dobrze. Nie pamiętam, gdzie to było do końca. A gdzieś jest po prostu jakby fałszywa ściana. To było tutaj, dobrze pamiętam. Tylko pochodnia szybko. Bo jest tu ciemno. Teraz. Nie mogę pozwolić, co teraz mówię, w pełni, 100% pewien. Nie mogę pozwolić na to, żebym stracił kapeki. Powiedzieć tego, co jestem w stanie wyleczyć butelkami, więc tak. Po prostu muszę być ostrożny trochę. Teraz tam w dół, czy tutaj? Nie wiem gdzie. Nie, żeby to miało znaczenie. Ale no. Po prostu... a, dobra, to chyba nie było tu. Co nie zmienia faktu, że wszak tu jestem, to... no tu jestem i z chęcią popoluję na ślimaki. Są jakieś w ogóle wątrze ślimaki. Ale tak, chcę, na nie popoluję, nie będę narzekał nawet... uuu, wężowy strzał, można na nich farmić? Fajnie. I co my tu mamy? Książka z przepisem nomadów. Jeszcze jakiś inny pokój w ogóle. Wow. Próbowany perfumiarz Karman. To może być jakiś ciekawy popiół. Ciekawy duszek. Wracam tu jeszcze, można szybko go podejrzeć. Jest z tych takich lepszych. Mm-hmm. Dobra. Ciekawe. Proszę, nie wiem czego się spodziewać po perfumiarzu, poza tym, że oni biją swoimi perfumami. No fajny to jest koncept, bić perfumami. Jakimiś eliksirami. W taki sposób, jak tam to jest przedstawione. Okej, okay, zaraz zginę, bo oczywiście, jakby inaczej, muszę umrzeć. O, skilisiu. Ale okej, okay. Znalazłem mojego cela. Więc teraz musimy tylko go ubić. Liczę na to, że to od niego się dostawało te szpony inne i zobaczyć, czy one są lepsze, czy gorsze, czy takie same. Przy czym, nie będę ukrywał, jestem w stanie
podinwestować w nie, nawet jeśli będą początkowo wydawały się, można to nazwać, nijakie. Proszę, niech ktoś go zabije? Tego potwornego węża sędziego Ricardo? Okej. Okay. Ja się wiem, do czego to się odnosi. Nie wiem, czemu taki tekst tutaj leci. I teraz tak, wybaczcie, będziemy w ciemności chodzić. Ale chyba zapomniałem kupić lampę. Tak. Nie ukrywam, no. Okej, okay. Rytualny miecz nie działa. Przynajmniej radość pana krwi zadziałała. Bo wywaliśmy przez nią krwawienie. Proszę, zgiń. Dziękuję i... Pozury własnego rycerza. Mamy co. Mamy co. Więc teraz dla świętego spokoju idziemy do stołu łaski. I jak już to będziemy, zobaczymy, jak się prezentują te pazury fasolnego rycerza. Bardziej są pod siłę chyba, z tego co widzę. Cięższe. Ale zobaczmy, jak to będzie jeszcze, jak się ewentualnie zmieni w wojny. Może coś jeszcze z tego będzie. Ale mówiąc szczerze, muszę po prostu zobaczyć sobie. Pozwólcie, że je ulepszę za czwórki. Za piątki oczywiście tylko nie będę robił, ale no, za czwórki zawsze można spróbować. Ej, właśnie, bo ja pamiętam jeszcze... Jest kilka rzeczy, które chcę zrobić. Możemy się tym zająć, czyli... Oddajmy eliksir. Od Sylwiusa, czy jak mu tam po prostu... Just tell him that you tricked your mark into drinking the potion, as planned. Despite knowing next to bloody nothing, he's so far up his own ass he won't suspect a thing. His inevitable display of arrogance will certainly be a sight to behold. No, więc ogólnie tak, co dajemy tu? Jeszcze pogadajmy z Nefeli, bo chyba też mam coś dla niej. Okej. To jeszcze nie jest ten moment, o którym myślałem, ale tak czy inaczej kupiłem kamienie, więc idziemy ulepszać. Okej, więc obie szpony są ulepszone na podobny poziom. Macie tu teraz przykład. I tak. W przypadku tych, jeśli zrobimy je na ciężkie, to jestem plus 6,5, nawet myślimy plus 66, tutaj plus 63. W przypadku tych natomiast mamy na ciężkich 48, tutaj 60, tutaj 68, więc... I tak, na tym jest 37 plus 68. No minimalnie lepsze, więc powiedzmy, że to ciekawe, zrzucę je na wysoką jakość. I sprawdzę sobie, jak one działają w jakimś tam ciekawym miejscu, w ciekawej sytuacji czy coś. I może nawet to ciekawe miejsce i ciekawa sytuacja to będzie mog. Kto wie. Tylko... Jedna szczerze, którą chcę szybko sobie zobaczyć, ile potrzebuje poziomów? 3 poziomy. Może się uda? Może się uda? Nie, po ulepszeniu mi nie stać. No szkoda. No szczerze, myślałem o tym, żeby mistycyzm sobie podnieść już tak naturalnie, żeby nie trzeba było... Jak to się nazywa? Nosić tej pieczęci. Ale dobra. Ja idę sobie testować szpony. Jak je testuję, to... Zobaczymy, co dalej. Mam nadzieję, że to, co będzie dalej, to już będzie mogło.
Udało się! Czy wy to widzicie? Udało mi się! Bo mam tak... Tylko 3 próby były. Ale się udało. O nie. Gra skraszowała. Trzymajcie kciuki, żeby... Bossa mi nie przerwało, bo jeśli mi przerwie bossa, co się załamie. Wielka chwila. Czy zapis będzie sprzed walki, czy... Po walce. Przed walką. No nie. No nie. A chciałem już się cieszyć, że udało się i tak dalej. No cóż, tak czy inaczej, statyka jest bardzo prosta. Trzeba unikać jego ataków, a w drugiej fazie trzymać się blisko i próbować go zrobić czas. I jeszcze tak tylko dodam, ulepszyłem te pazury na 15, żeby mieć trochę łatwiej. Oj. Nie wierzę, po prostu w mojego pecha. Tak czy inaczej... Widzieliście, jak wygrałem, więc teraz pewnie będę jeszcze jakieś 2 godziny znowu się męczył. Nie, spokojnie, żartuję, tak długo to na pewno będzie trwać, teraz już jest dużo łatwiej. Ale tak, spotkamy się, jak już znowu go pokonam, bo... No nie ma sensu, żebyście widzieli, jak się męczę z nim po raz kolejny. Dobra. Drugi raz. Drugi. Połełny. Raz. Udało się. Udało się. Mamy co. Wszystko jest już za nami. I w tym momencie pozwólcie, że zrobię kopię zapasową save'a, żebym go już nigdy nie stracił. Zawsze będę chciał sobie coś sprawdzić, co będę miał takiego pięknego kopia. O, jakaś postać się pojawiła. Nie znam jej, więc pewnie już DLC. Ale no, za chwilkę się tym zajmiemy. I miejmy nadzieję, że to będzie w tym odcinku, bo w sumie nie wiem ile czasu. Nie, na pewno będzie w tym. Reszta spraw tak dużo nie zajęła. Okej, okay. Zapisamy już na dysku Google, mam na pulpicie, mam w jeszcze innych miejscach, więc... Pogadajmy teraz z nią i... ruszmy na przygodę, która nas tam czeka. Na gorszym wypadku będzie tak jak ostatnio, na dozy mówię, czyli... że dosłownie odcinek będzie podzielony na kilka segmentów, ale tak. Were you guided here by kindly Mikula? I am Leta. Tak. And like you, I was guided by faith along his honorable path. Touch the withered arm, and you too will be transported to the realm of shadow where Mikula the Kind now dwells. My compatriots are there already. Like us, they have heard kindly Mikula's call. If you can find them, they are certain to lend you aid. Dziękuję za informację. Touch, I will not be far behind. I ta wielka chwila. Wreszcie nadeszła. Wreszcie nie jestem do tyłu względem całego wszechświata. Wreszcie wlazłem do DLC-ka. Trochę nie wiem, czego się tutaj spodziewać. Więc tak... Idźmy po prostu przed siebie i miejmy nadzieję, że nie umrzemy od razu. Czarna równina. O, wow. Piękne to. Piękne to to. Ślad, jakieś cienisty, jakby cieni nagrobków. Piękne to to. Dobra. O, coś tu było? Coś tu było do podniesienia? Muszę to podnieść. No, koń. Już nie ma? No, nie, było coś. Czemu jest tego... Mam 420 tysięcy. Będę musiał to wydać na jakieś statystyki czy coś. I pojechamy w tym kierunku. Czy tutaj coś jest, ale... Pierwsze co to jedziemy... Tu. Nie ma, że gdzie indziej. Musimy zdobyć mapę. Idź tam, pozyskaj materiał, proszę. Idź to. Owoc rada. Nie podoba mi się ten dźwięk. Wygląda jakby jakiś groźny berb mnie zaraz miał gryźć. Ale wow, piękne to miejsce. Będę to powtarzał non-stop, ale to jest... Piękne. Do samego designu warto to było zajrzeć. Dopiero jak jeszcze będę wiedział, czy tu się kryje. A po cmentarnej równinie. Okej, okay. Mam tu jakieś zamki, jakieś inne rzeczy.
jakieś miasteczko chyba? Potencjalnie tak. Ale no. No jakby nie było, ja się tam teraz nie będę tym aż tak przyjmował chyba. Spalone ruiny. Dwa przeciwniki. Okej, nie są szczególnie groźne. 707, nieźle. Ale dobra. Pozwiedzajmy to wszystko, bo może coś tu będzie ciekawe. Przy czerwonym miążem, okej. Okej. Dziękuję za więcej jakichś złych scen. Duży pęknięty garnek. Jakieś nowe garki, fajne. Niepokoi mnie tylko to, że jest tu znak przyzwania ducha. Nie wiem, mogę się mylić. Nie ma tu nic groźnego, ale zazwyczaj duchów się nie przyzywa bez powodu. Okej. Szpony to widzę, że bardzo dobrze działają. Ale jako, że jest jak jest. A nie, nie udzielę niczego. Chociaż mogę porzucić przecież te dwie rzeczy. Co się dobra, to mogę porzucić, zamiast tylko wezmę Two Fingers. Mogę wziąć to. Zostawiam. Co w sumie na ostatnie miejsce chcę wziąć? Może zręczność w sumie, czemu nie? I okej. Jak na razie jest fajnie. Ja się zastanawiam, czemu w sensie fabularnie i tak dalej, to rozumiem jak najbardziej, popieram to, że to było zamogiem. Ale ta lokacja póki co się nie umywa do lokacji, w której mok siedział. Weźmy tak, na razie to wszystko i... Chociaż tam coś jest na biegłosy, tylko na 12, ale to chcę, tak chcę się pobawić po prostu moją miecznią, więc bierzemy i... Ciężko z przepisami nad swój Tysa. Muszę ją zobaczyć. Czy to tam jakieś świetne rzeczy? Nad swój Tys. Duży garnek ognia. Podoba mi się. Podoba mi się. Nie wiem, do czego one będą służyć, poza tym, że do itów. Czarny widmowy świetlik. Ale tak, nie wiem właśnie do końca, jakie będą skuteczne, poza tym, żeby się nimi rzucało, ale... Mnie się to podoba, ja to muszę mieć. Jest to jakieś miejsce? Da się tutaj szukać? Tak, da się szukać. Nie wiem, jaki był prawidłowy sposób dostania się tutaj, ale to bez znaczenia. Jak widać, koń zawsze pomoże się dostać, gdzie się chce. Czy te ruiny skrywają jeszcze jakieś inne tajemnice? Na pewno tak, ale... Nie wiem, czy je odkryjemy, czy nie. Tak, jak tak dalej myślę, to... Powiem wam, że nadal nie wiem, na co będę wydawał teraz te runy, bo 420 tysięcy zamoga. Nagroda adekwatna jak najbardziej do trudności, nie będę ukrywał. Ale to jest tak dużo, że nie wiem naprawdę, co z tym zrobić. Ile zainwestuję w jakieś rzeczy takie typowe, jak siła, zręczność i tym podobne. Może trochę w wigor, ja tam nie wiem, do końca. Ale na pewno będę musiał rozinwestować to porządnie, bo... Przydałoby się. No i na pewno 3, nie więcej, nie mniej, ale 3 muszę dać w mistycyzm. No bo jednak nie chcę nosić tych pieczęci, które mnie zmieniają w bardziej podatnego. Zmienię wtedy, kiedy nie jestem pewny. I właśnie jeszcze ostatnia sprawa. Pochodnie muszę tutaj przywrócić. Nie mogę. Szkoda. Szkoda, ale zobaczmy, co my tu mamy i... Ostrze łaski. Podoba mi się nazwa, to gdzie to teraz jest? Chcę się nim pobawić. Okej, czy to nie jest broń? To może tutaj coś? Jest. Większa siła ataku pokazuje trafieniem krytycznym. Świetne. Świetne. Podobie mi się. Ale to wszystkim tych pewnych gadów, że podobie mi się i tyle w temacie. Okej, a teraz pora na najgłupszy pomysł, jaki mogłem mieć. Pewnie już patrzycie na mnie, myślicie, Jezu, co za idiota. O, widzę miejsce łaski. Będę musiał tam podejść. Co za idiota, czemu nie poszedł z jakimiś schodami, które były na dole, czy coś. Wiecie, to jestem ja. Ja się muszę tak bawić. Nie byłbym sam, gdybym tego nie robił. Ale tak. Wreszcie jestem tutaj. Wreszcie udało mi się przemienić DLC. I tak, magiem prawdopodobnie też będę to robił. I... Najważniejsze, jedna wspólna playlista. Nie! Nie! Byłem tak blisko. O nie! Ale dobra, ale powiem wam, że w sumie... Rozdzielę prawdopodobnie też osobne playlisty dla poszczególnych jakby buildów.
i jest niebezpiecznie, więc pora chyba ubrać gałązkę, żeby mieć gwarancję, że nie stracimy moich pięknych lunów. I o tym będziemy musieli eksplorować dalej. I tak, nie wiem ile naprawdę mam czasu antenowego. W ostateczności przytnę jakieś takie nudne łażenie po lochu czy coś wcześniejsze. Więc no, jeśli widzieliście, że zdobyłem ten talizman na przykład krwawy, czy cokolwiek tam robiłem, a nie widzieliście jak to zrobiłem, wybaczcie sobie, ale... Dla mnie ważniejsze jest pokazać wam jak najwięcej DLC, kiedyś pokazywać to, co możecie zobaczyć też na pierwszym sezonie, jak ja to niełatwo bym mógł nazwać. To jest tylko pytanie, gdzie te runy będą leżeć. Nie, żebym miał jakieś wątpliwości, że je odzyskam, co podobne, ale... Mówcie, że one będą tam na górze. Myślę, nie, żeby to był problem jakikolwiek, ale... No fajniej by było, gdybym mógł je odzyskać bez... konieczności wspinaczki. Albo... Nie, no pewnie przypadną. Jeśli przypadną, to trudno się mówi. Ale... Tak, full focus, gwiazdoklucz. Może mi się uda jakoś... znowu tutaj dostać? Tak, tak... No! Ach, koń! Szczerze jest też nie ciężko się z tym koniem. Jak teraz mam, muszę przyznać wam. No co to ma być? Czemu to nie działa? Dobra. Trudno się mówi, kiedy indziej podniosę te runy z powrotem. Albo nie podniosę. Nie wiem. Zacząłem gadać głupoty i tak dalej, no... Ekscytacja przez mnie przemawia. Nie wiem, te runy od razu, kiedy stałem, a nie z nimi łazić. No, widzicie co? Ta gra mnie nie lubi. Nie chcę pozwolić teraz tu wejść, chociaż tam już byłem. Dobra. Dobra. Spokojnie, gwiazdoklucz. No nie, nie dostanę się tam. A runy leżą na tej wieży, jak nazwać. Dobra, trudno się mówi. Niech sobie przepadają. Ja jakoś się odzyskam pewnie. Jak nie, to trudno. Największej tragedii nie będzie, mogę zawsze na Albinaurykach odzyskać. Nie chciałbym, ale mogę. Więc łatwo jest, zgarnę dalszy czai, surowiec, który na pewno stworzę klątwę na głowę podwójnego Mesmera. Na wszystkie dzieci Mariki. O. Okej. No dobra, cokolwiek to miałby oznaczać. Czy on ciężki udźwig? Tak, duży udźwig. Jak już ten gałąz waży więcej niż krzów. A w takim wypadku ściągniemy co? Bo wolę chodzić z gałęzią, żeby mieć jakiekolwiek zabezpieczenie przed utratą tych run. I tak. Pojedźmy po prostu przed siebie może. Albo do jakiegoś miejsca, które gdzieś tutaj znajdę. O, to na przykład wydaje się być. Nie, no nie potrafię. Nie potrafię, muszę ją odzyskać. Więc dajcie mi chwilę, jak ja odzyskam, to się spotkam ponownie. Dobra, te runy są nieodzyskiwalne. I teraz już to mówię tak szczerze. Nie jestem w stanie tam wejść po raz drugi. Nie wiem, jakie to zrobiłem wcześniej, więc... Możecie uważać, że robię głupoty czy coś, ale... Po prostu... Zmuszony jestem je porzucić. A co tam idzie? Zeżremy wszystkie inne runy, które mam i... Próbujemy sobie tak trochę statystyki. Potrzebuję wytrzymałości, żeby mieć trochę lepszy udźwig. Po co jak co, ale z tym mam największe problemy. Żeby nosić jakąś fajną zbroję, potrzeba udźwigu. Żeby nosić jakąś broń więcej niż jedną naraz, potrzeba udźwigu. Nie mam udźwigu. Więc tak, trzeba będzie wszystko zobaczyć. I pierwsza rzecz, którą mamy, to run Królestwa Cieni. Od kiedy ty piszesz dokładnie, ile się dostaje? Ja byłem taki ślepy, że to nie zauważyłem, czy jak? Nie wiem. Tak czy inaczej, żremy wszystko. Oczywiście przez wszystko mamy myśli. Wszystkie runy. Nie oblicza bossów. Nie będę żarł. To jest jedna taka jeden z takich moich zwyczajów czy zasad. Nigdy nie żremy bossów. Nawet jeśli ich nie użyję. Nigdy. Czy coś? Nie żremy. One mają leżeć. Mają sobie odpoczywać w kieszeni. I to jest tak, jak mówiłem, jeden punkt tylko mogę? Serio? Ale tak, trzeba wytrzymałość podbić, tak czy inaczej. Inaczej nie dał rady. I teraz, jak już to mamy ze sobą, niech przepadają,
Pojedźmy w sumie tu. Tam się wydają jakieś ciekawe miejsca. Cokolwiek to jest. I zaraz, jak tutaj zwiedzimy to miejsce, może trzeba gdzieś się pożegnać. No nie! Pewnie nie będzie działać na nich jak na złość. Wytrzymali, muszę przyznać. Przecież tragedii nie ma. Fajnie, z nich runy lecą trochę. Nic jakiegoś nadwyraz wyjątkowego, ale nadal fajnie. Trochę zbyliśmy trochę kości. Tak, pochodnie odganiające bestie na nie nie działa. Okej, sporo biją. Ale nadal jak sprawdzą to wszystko, czy... Oczywiście wiem, że to są zwykli wrogowie i tak dalej, mok to był boss. Ale to się wydaje nieporównywalnie prostsze niż samo wejście tutaj, czyli bicie moga. Nawet nagrody tutaj są takie stonowane. Czy ten rynku jest 10 tysięcy? Nie najmniej. Nie będę zaprzeczał, ale... Puśćcie sobie. Na etapie, gdzie dostajemy za moga 420 tysięcy, co powinno być wtedy taką sumą przeciętną, jeśli się go pokonuje w odpowiednim momencie. A to na 10 tysięcy jako nagrodę. Tak, tak, tak trochę powiedziałbym, że to się nie wyrównuje. Nie, żebym narzekał, bo dla mnie to i tak okej. Okay. 10 tysięcy i co to mamy? Bezimienne mauzoleum na zachodzie. Okej. Okay. Co to za miejsce? Przecież samotnego więzienia. Ohohoho! Zaczynają się ciekawsze rzeczy, widzę. Dobra. O, oh, wow. Dobra, pokaż co potrafisz w takim wypadku. To już wyzwanie jest wielkie. Wow, tego się nie spodziewał. Ale okej. Okay. Jak dasz, tak, chcesz się bawić, to dobra. Pobawimy się. Pobawimy się. Ja cię nie odpuszczę. Dobra, wczytuj się, proszę. Dziękuję. No tu jest posunkowo wrzucona nas tam trochę dalej. Szkoda. Ale skoro on jest taki tutaj wredny, taki spryciula, chociaż mówią, że chce się bawić w uczniem, to nie, musimy go powitać w lepszy sposób. Szpon czarnego ognia, tak to najłatwiej nazwać. No nie! Wredny jest. Muszę być ostrożniejszy. Ale nie poddam się. Ja go pokonam, zobaczycie. Z mogiem dałem radę, to z nim tym bardziej. Ale okej. Okay. Niektórzy tutaj będą być dużo. Co mnie nie dziwi, bo zawsze są jakieś takie ewenementy, które będą one-shotować. Ale nadal. Uważam, że jest to dużo lepiej niż z mogiem. Pazurami tutaj nie zdziałam nic, chyba. Dobra, wiecie co, odpuśćmy sobie. Pozwyczajmy więcej miejsc. Zamiast tutaj ginąć bezcelowo. Jak już będę znał bardziej lokację, to będę mógł wtedy się pobawić. Ale szczerze podoba mi się coś w DLC. Podobnie jak zwykły Elden Ring jest takie otwarte na wszelkie opcje. To jest tak, będę stawiał znaczniki na każdym miejscu, w którym coś znajdę. Swoją drogą... Co to jest? Czemu nagle jest tego tak... Znaczy, czemu wszystkie naraz są się agresywne? Fajnie byłoby zobaczyć po prostu, co to jest i... Co się w ogóle za to dostaje i czy warto z tym walczyć? Tak! Bardzo warto! Nie jest to pewnie najbezpieczniejsze, żeby się z tym tłuc, ale... To ile dodaje w zamian runów, pokazuje mi, że to może być dobre miejsce do mniejszego, większego farmingu. Ale dobra. Na razie się tym nie przejmujmy, jedźmy przed siebie.
Cieszmy się życiem. Tak, jakoś długo już spędziłem na mogu ogólnie, wiecie, tam wszystko. Ogłaszam wszemi wobec, że w najbliższym czasie nie będzie też postępu z tą, ze stolicą i z innymi rzeczami. No chyba, że będę szukał kamieni do ulepszania jakichś akcesoriów, to wtedy czemu nie. I gdzie my w ogóle jesteśmy? Okej. Ciekawe, co to za dziad. Nie podoba mi się, więc nie chcę do niego podchodzić, ale ciekawe, co to za dziad. U. Jakieś dziwne coś znalazłem. To są... Nie, to nie są przeciwniki. To są kolegi. Użyte słowo, zlewają się. Poznam tu pierwsze mięso mojego ciała. Okej. Okay. I cześć przy okazji. Another. Treading the heels of Michela. Then, as that woman would surely say, we are in our purposes well aligned. But understand, your kind are not forgiven. The okay. Earth is my people's enemy. By Marika long betrayed, set aflame. I believe Michela's apologies when he says our delivery will come. But never will I see your kind as worthy. Okay. And yet my oath I cannot overlook. If Michela it is whom you would seek, then comrade, allow me to give you this. These are the sites of the crosses I found. I urge you, follow after Michela. As long as you abide by his footfalls, you will be no enemy to me. Krzyży? Weź mi mapę mi z krzyżami. Czy że teraz z tym się lepiej zobaczyć? Ja widzę to. Chyba, że to chodzi o to, że teraz będę widział krzyż. Czy myślisz, że będę podążał z tym Michelem? To naprawdę nie ma wątpliwości do tego wszystkiego. Jesteśmy tutaj we wspólnym celu. Odnaleźć Michela. Lady Leda spoke of you. You're that tarnished. Guided here by kindly Michela. Won't we all? I am Freya. I once fought alongside General Radahn. In battle, you can be sure I'll hold my own. Ej, wybaczcie to, że tak wszystko... Nie! Nie chciałem! Wybacz, nie chciałem. Oh, another thing. Did you speak to our dour little friend? If you've yet to do so, have him give you a map of the crosses. You'll find more of them dotted about these lands. They are Michela the kind. Oczywiście. If you've yet to do so, be sure to have our assuming you in. Oczywiście. Dobra. Przy okazji zobaczyliśmy jeszcze tutaj jakiś inny przedmiot, który chcę sobie zobaczyć. A to było... Gdzie to było w sumie? Co to było? Bo wydawało się być czymś ciekawym, istotnym. Nie wiem, co jest tutaj? Odłamek ostrodrzewa. Wzmianka z dnia błogosławieństwa ostrodrzewa? Czym jest błogosławieństwo ostrodrzewa tak właściwie? Błogosławieństwo ostrodrzewa. Ale do chłęły, czym jest błogosławieństwo ostrodrzewa? Proszę, gdzie ktoś mi to wytłumaczy, bo ja nie ogarniam. Ale dobra, na ten moment tak czy inaczej... Ja chyba zakończę to, bo 25 minut jeszcze mam parę innych segmentów. Więc tak. Dzięki wam za uwagę i do usłyszenia już niebawem w kolejnych odcinkach. Nie będę spamił pewnie znowu. Więc no, trzymajcie się i hej hej.